Cześć, jestem Kus i witam Was pierwszym wiosennym zbiegiem okoliczności. Podobno zaczęła się już wiosna, ale jakoś tego za oknem nie widać. Po Wiersyckach jeszcze śnieg. Tutaj na szczęście trochę niżej. Już się coś zaczyna zielenić, jeszcze bez szczególnego entuzjazmu. Ale już jest coraz lepiej. Wena vlogotwórcza jeszcze nie przybyła, ale z pomocnym nagraniem przychodzi Marek. Więc oddaję głos ze studia. Halo, halo Marku. Witam Was w kolejnym zbiegiem okoliczności. Leszek wspominał coś, że mógłbym mu pomóc w prowadzeniu bloga, bo ja mu się pomysły trochę kończą. A ja właśnie ważę po jakiejś dupie świata. Nie wiem do końca gdzie. Za mną jest kolega i w zasadzie to trochę idziemy, trochę biegamy, ale robimy to bez szlaku. To też jest do zrobienia. Tylko trzeba patrzeć na mapę. My w zasadzie mieliśmy pomysł, że będziemy biec szlakiem, tylko że ten szlak jest dopiero projektowany. A jak jest projektowany na mapie sprzed 6 lat, to nie znaczy, że on już istnieje. Jesteśmy w Beskidzie Średnim, zwanym Beskidem Ciulatym. I właśnie dochodzę do jakiegoś stoku narciarskiego. No nic, poczekam na piekarusia. Pokażę Wam ładną panoramkę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie nagrania w ogóle. Proszę bardzo. Panoramka Beskidu Ciulatego. Jesteśmy gdzieś w okolicy Sułkowic. Dobra, może będę coś nagrywał później. Cześć. Zapomniałem. Walcz. Napieraj, Kusi. Napieraj. Nie ma lekko, ale trzeba walczyć. Dziękuję, Marku, za tą relację z Beskidu Ciulatego. O, dobrze chyba usłyszałem. A ja w tak zwanym międzyczasie dotarłem na Byniową, na szczyt Byniowej, gdzie w którymś tam z odcinków wypasały się krowy, które dają najlepsze mleko. A skąd w korzystnych warunkach nocnych można bardzo fajnie obserwować niebo, bo nie jest zanieczyszczone światłem tak bardzo jak w Łącku, niestety. Niestety daje to sobie znać, bo i punkt jest na tyle wysoko, że nawet tutaj kamienica czy wola nie zakłócają, nie oświetlają nieba tak bardzo. Ciągle to daje sobie znać, ale daje się we znaki, ale nie jest tak źle. Tak więc dotarłem na Byniową, teraz czmycham na dół. Junior kopie w piłę i trzeba zdążyć przed końcem treningu. A Was zapraszam oczywiście do ruszania się, wysyłania swoich latorośli na zajęcia sportowe. Jakby ktoś chciał współtworzyć mojego vloga, to oczywiście może dostarczyć mi, skontaktować się ze mną, dostarczyć jakiś obraz. Nie musi wcale tam użyczać swojego głosu ani fizjonomii. Może dostarczyć obraz, ja coś na ten temat opowiem. Może dostarczyć zdjęcia albo samą propozycję wycieczki. Może mu uda mi się tam dotrzeć i wtedy samodzielnie stworzę jakiś filmik. No po prostu filmik. A tymczasem widzę, że miejscami zaczyna już padać śnieg. W marcu jak w garncu. Modyń, tu Modyń cała spowita w chmurach, jak i wszystkie pozostałe szczyty. Tak więc zapraszam Was do ruszania się, wychodzenia z domu, przewietrzania mózgownicy po zimowym zastoju, a my zobaczymy się znów za kilka dni kolejnym zbiegiem okoliczności.